To dzięki Jerry na smęcz. Proszę już o zajmowanie miejsc. Jeśli mógłbym prosić Asiu o zamknięcie. O, jeśli można, zapraszam. Wpisujcie się na listę jednocześnie, a ja proszę materiały odbierać i przedstawić projekt. Szanowni Państwo, witam. Dawko, weź materiały. Gości. Proszę, proszę zajmować miejsca, proszę się. Przedstawię proponowany porządek obrad na dzień dzisiejszy. Jest jeden. Wsparcie i powitanie. Dwa, przedstawienie projektu porządku obrad. Przyjęcie protokołu w drugiej czwartej sesji czwartej sprawy umówionych. Cztery pytania do służb mundurowych. Pięć. Projekt uchwały rozwoju w sprawie sądów białych. A projekt uchwały w sprawie zadania 2012 roku. Punkt B. Projekt uchwały w sprawie zadania rozdziału środków zadania priorytetowych w 2013 roku. Podpunkt C. Projekt uchwały w sprawie projektu rozwoju zadania powierzonych pod nadzór rozwoju zadania w 2013 roku. Podpunkt D. Projekt uchwały w sprawie projektu rozwoju środków rozdziału środków zadania powierzonych pod nadzór program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pod nazwą Bezpieczny Park w 2013 roku. Projekt uchwały w sprawie Gdańskiej Parku Finansowego w 2004 roku działania na rok 2013. Punkt 6. Projekt uchwały w komisji problemowych. Tam wystarczy jeden, ale dziękuję. Pan monitoring radzi mi zamienić Rady Miasta Krakowa. Podpunkt D. Projekt uchwały w sprawie ustania warunków zawodowych i zamierzenia inwestycyjnego przedsiębiorstwa sowieckiego w Krakowie. 7 sprawy bieżące, 8 oświadczenie, komunikaty, 9 zamknięcie obrad. To jest proponowany porządek obrad, Państwo go otrzymali. Ponadto wpłynęło 5 projektów uchwał, które będziemy chcieli wprowadzić w tak zwanym trybie nagłym. Ja pozwolę sobie przedstawiać te projekty i po kolei potem je przegłosuję. Są to 3 projekty zarządu dzielnicy czwartej, 1 projekt komisji infrastruktury, 1 projekt komisji spraw społecznych. Pierwszy z projektów to projekt uchwały w sprawie projektu planu finansowego na 2004 roku działa na rok 2012, taka powiedzmy rzecz techniczna. Kolejny projekt uchwały w sprawie projektu finansowego na najbliższy 2012 roku na budowy i przebudowy ulic gminy wraz z oświetleniem. Kolejny projekt zarządu to uchwała w sprawie przeniesienia w sposobie taksówek w sposób rozskarżonego przyjęcia w Krakowie. Projekt komisji infrastruktury to projekt uchwały w sprawie lokalizacji inwestycji publicznego przy przesłuchu powierzchni w Krakowie. I projekt komisji do spraw społecznych w sprawie ponownego zawarcia umowy na jego lokalu w sprawie połączenia się z karierem w Krakowie standardowo. I zapytam Państwa teraz, kto z Państwa jest za tym, abyśmy rozszerzyli projekt porządku obrad dzisiejszy proponowany o projekt uchwały w sprawie projektu planu finansowego w 2004 roku w Białym Stoku. Proszę o wygłoszenie. 14 za, 14, 14 za, 15 za. Asiu, czytam tutaj pomoc. Wszyscy głosowali właśnie. Asiu, może chodź, pomożesz mi po prostu liczenie. Dziękuję. 15 osób za, 15 osób na sali, według mnie w tej chwili jest. Zgadza się, wszyscy byli za, w związku z tym rozszerzyliśmy porządek obrad. Ja proponuję, żeby to był punkt 5e. W punkcie G jest to projekt uchwały w sprawie korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2012 roku w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem. Kto z Państwa jest za rozszerzeniem porządku obrad o ten projekt uchwały? Dziękuję bardzo. 15 osób za, rodziców wstrzymujących, automatycznie wszyscy za. I to będzie 5G. Następnie mamy projekt uchwały w sprawie przeniesienia postoju taksówek spod Urzędu Skarbowego przy ulicy Krowodeckiej z roku 2 w Krakowie. To byłoby 5H, to projekt zarządu. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego do porządku obrad?
16 za, rozumiem, że potem pani marszałek, prawda? Tak? 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. W takim razie wszyscy jednogłośnie zgodzili się na wprowadzenie tego podpunktu, tego projektu jako podpunkt 5H. W punkcie 6, paragrafie 1 przepisie infrastruktury, jako punkt E, proponuję wprowadzenie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu przy ulicy Sosnowieckiej w Krakowie. Kto z Państwa jest za rozszerzeniem porządku obrad? 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących automatycznie. A w punkcie 6, 2a projektu Komisji do Spraw Społecznych w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Walii i Jaremy w Krakowie. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały do porządku obrad? Widzę, że 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących automatycznie. Wszyscy byli za. Czy życzą sobie Państwo, żeby przeczytał teraz rozszerzony porządek obrad? Tak? Życzą sobie Państwo? Myślę, że wystarczyłoby dać nam na formie pisemnej tę uchwałę. Są wprowadzone w trybie nagłym, niestety nie jest możliwe. To są w trybie nagłym, także nie ma takiej możliwości. Czyli rozumiem, że nie, w związku z tym możemy przyjąć porządek obrad na dzisiejszą sesję, na dzisiejsze obrady. Kto z Państwa jest za przyjęciem już tego rozszerzonego ustawionego porządku obrad? Dobrze, dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o uwagę. Pan Marek nie głosował, tak? Za 16, tak? Czyli 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Przyjęliśmy porządek obrad sesji 25. Szanowni Państwo, jako że nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu sesji nr 24 Rady 94 Pełnik Biały, protokół uznaje się za przyjęty bez uwag. Przechodzimy do punktu 4. Pytania do służb mundurowych. Witam serdecznie Państwa. Nie wiem, czy ktoś z radnych będzie chciałby zadać jakieś pytanie, jak chciałby poruszyć. To jest tradycyjnie. W Starym Miejskim dzisiaj nie ma. Jest jeden Tomek, tak. Dlaczego dostał mandat? Nie. Chciałem tylko taką prośbę skierować. Dotyczy to odcinka ulicy Chełmońskiego, gdzie Zigit niestety wydaje pozwolenia pojazdom powyżej 3,5 tony. Te pojazdy, nasiliła się jazda w związku z budową galerii Bronowickiej i innych budów. Droga niestety nie wytrzymuje tego natężenia ruchu, tam jest wąsko i niebezpieczne. Ciężarówki niestety pozwalają sobie zbyt wiele, jeżdżą szybko, nie zważają na samochody osobowe, które tak naprawdę mają tam pierwszeństwo. Prosiłbym o jakąś interwencję, przypatrzenie się tej sprawie, ewentualnie zgłoszenie do Zikitu swoich sugestii związanych z ulicą Chełmońskiej od Jasnogórskiej do końca, tak naprawdę, w kierunku Azorów, do wiaduktu. To jest ta strona wschodnich Branowic. Do Stelmachu, dokładnie. Piaskowa Stelmach. Mają owszem zgody, natomiast no, nikt nie przewidział, że ta droga nie ma chodników, nie ma poboczy. Tam jest rozjeżdżone już bardzo. No, jest niebezpieczne. Chodzą dzieci, także tutaj policja mogła się tym tematem zająć. Żegnamy się, że się wrócimy. Bardzo wdzięczny. Dziękuję. Ja mam. Byli u mnie Państwo na dyżurze odnośnie planety, chodzi o sklep planeta, który jest przy Gejso. Za chwilę tam alkohol, następny format tak zabaw, który tam jest przy Gejso. Chyba się to już na końcu. Więc jeżeli można było prosić o interwencję, to bardzo proszę. I następna sprawa o grafiki, które się pojawiło na Azorach wszędzie. Na nowo odnawianych elewacjach znowu się pojawiło. Pan Marek Jagodzki? Ja mam podobny problem kolega Lucja Radzikowskiego. Dwie budowy naprzeciw siebie wjeżdżają tiry, które nie potrafią sobie, nie radzą sobie. Jest tak wąską, blokują dojazdy. Też trzeba by to sprawdzić, czy mają jakieś, po prostu czym wolno tam wjeżdżać. A tam jest koszmar, bo tam jest bloków bardzo dużo. No i wiesz, jak jest na Radzikowskiego. Wyjazd jest tylko jedna droga. Jest kiepska droga. No. Dobrze, dziękuję bardzo. No i jeszcze ja tak na koniec. Prośba serdeczna, to już mi uczniowie też donieśli, że w porze takiej nocnej na ulicy Wybickiego w kierunku i Bratysławskiej, i Prądnickiej odbywają się wyścigi samochodowe.
Więc uczulam Państwo, żeby jednak zwrócić uwagę i zwiększyć kontrolę właśnie tych okolic. I druga sprawa, picie alkoholu na boisku szkolnym w nocy też. Rano idę do pracy i widzę niestety butelki na ławeczce znajdującej się już na boisku szkolnym. Gimnazjum numer 12 na Klucz Polski. Także tylko. Dobrze, dziękuję bardzo. Chyba z radnych tyle. Czy panu, pani wnosi, czyli bez podejścia państwa w tych spraw? Ja dziękuję. No, postaram się na następną sesję odpowiedzi na to sprawę, ale zobaczymy. To bardzo prosimy. Część nowe, w części znane, ale prawda. Ja przyłączam się do prośby. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że wyczerpali państwo punkt czwarty. Zgadza się? Dobrze. Zarówno jest punkt czwarty, przechodzimy do punktu piątego.